Prawdziwy bohater czasami wcale nie wygląda jak bohater. Nie ma ogromnych mięśni i złotej peleryny. Słabiutka u niego ze zdolnościami magicznymi i umiejętnością fruwania. Nie mieszka w królewskiej posiadłości ani w kosmicznej kapsule. Czasem nawet porządnych pompek zrobić nie umie. Ubiera się w tani dres albo w szarą marynarkę. Z daleka świeci łysinką. Nosi wytartą teczuszkę albo plecak na ramieniu. Może mieć zbyt gruby brzuszek. I widać, że znowu nie zdążył się rano ogolić. Wczoraj znów zasnął przed telewizorem, więc zupełnie nie da się z nim oglądać filmów. No i co z tego? No i tak wiemy, że ten człowiek to bohater. Dzieci mówią o nim tatuś. Zawsze będę przy tobie. Szybciej, bo się spóźnisz. Mama wrzuciła Armenowi do plecaka drugie śniadanie i dopilnowała, by porządnie owinął szyję szalikiem. Potem odprowadziła go do drzwi i przez chwilę patrzyła, jak malec w podskokach biegnie przez podwórko. W tym czasie jej mąż, Grigor, odśnieżał schody i chodnik przed domem. Na widok żony uśmiechnął się, a za synkiem posłał ulepioną na prędce śniegową kulkę. Chłopczyk uchylił się z piskiem i chichocząc popędził do szkoły. Grigor wbił łopatę w zaspę i otopując buty wszedł do domu. Nie podejrzewał, że za kilka godzin nie tylko jego dom, ale całe miasto zostanie zrównane z ziemią. Kataklizm nadszedł o 11:41. Wtedy Armenię nawiedziło trzęsienie ziemi o niespotykanej sile, powodując ogrom zniszczeń. W gruzach legło 20 miast i 350 wiosek. Zginęły tysiące ludzi. Zawaliły się szkoły, szpitale i osiedla. Runęły wszystkie piętrowe budynki. Ocalały tylko niektóre parterowe. Uszkodzone zostały mosty, drogi i linie kolejowe. Zapanował chaos. Grigor miał szczęście. Kiedy ziemia się zatrzęsła, był w drodze do pracy. Nic mu się nie stało. Najpierw postanowił odszukać żonę. Była ranna, ale nie groźnie. Potem pobiegł do szkoły, w której uczył się Armen. Wiedział, co tam zastanie. Jednak łudził się, że jakimś cudem budynek ocalał. Ale cud się nie wydarzył. Na miejscu zobaczył zwały gruzu i sterczące w niebo resztki ścian. Po rumowisku krążyli inni rodzice. W oczach mieli strach. Ojcowie przeszukiwali ruiny. Matki nawoływały swoje dzieci. Żadna nie doczekała się odpowiedzi. Grigor stał i rozglądał się, ogłuszony rozmiarem katastrofy. Gdzieś tam, pośród roztrzaskanych betonowych płyt, powyginanych drutów i rozbitych szyb, był jego mały Armen. Ojciec przypomniał sobie obietnicę, którą wielokrotnie składał synowi. Pamiętaj, zawsze będę przy tobie. Choćby cały świat się zawalił, nigdy nie zostawię cię samego. No i właśnie świat się zawalił. Muszę go odnaleźć.
Nie ruszę się stąd bez niego, postanowił. Przymknął na chwilę oczy i próbował odtworzyć w pamięci, jak wyglądał rozkład pomieszczeń w szkole. Tu było wejście. Stanął w miejscu, gdzie jeszcze przed godziną musiały znajdować się drzwi. Korytarz ciągnął się przez całą długość budynku. Pokiwał głową i przeszedł kilkanaście metrów wzdłuż rumowiska. A na końcu, w lewym narożniku, była klasa Armena. Znajdę cię, synku! Szepnął i zabrał się do roboty. Chwytał w ręce betonowe bryły i odrzucał je na bok. Pracował szybko, gorączkowo, nie zwracając uwagi na mróz i padający śnieg. Przybyli na miejsce katastrofy ludzie sądzili, że z rozpaczy postradał rozum. Grigor, zostaw! Prosili. To na nic. Trzeba zaczekać na ciężki sprzęt i ratowników. Nawet na nich nie spojrzał. Rzucił tylko przez ramię. Całe miasto leży w gruzach. Straż pożarna, o ile jeszcze istnieje, dotrze tu za wiele godzin. Drogi są zatrasowane przez spalone domy, słupy i drzewa. Nie ma na co czekać. Ale w każdej chwili mogą runąć resztki murów. Przekonywali. A jak dojdzie do wstrząsów wtórnych, zginiesz na tym rumowisku. Grigor machnął tylko ręką i uparcie usuwał betonowe odłamki. Nie rozumiesz, że tym dzieciom nie da się już pomóc? One nie żyją, słyszysz? Wykrzyczała mu w twarz jakaś zapłakana kobieta. Nie uwierzę, dopóki nie przekonam się na własne oczy. Skwitował, nie przerywając pracy. Z każdą godziną ubywało gapiów. Ludzie rozchodzili się do domu lub do zorganizowanych na prędce noclegowni, gdzie mogli przespać się i schronić przed mrozem. Grigor zaopatrzył się w kilof i kopał. Pomimo lodowatego wiatru i zapadających ciemności. Przez całą noc z gruzowiska rozlegały się odgłosy uderzeń kilofa i osypujących się ścian. Pracował bez wytchnienia, starając się nie dopuszczać do siebie myśli, że jego praca może być daremna. Dobrze wiedział, dlaczego inni poddali się i wycofali z terenu zniszczonej szkoły. W Armenii większość domów, w tym również tę szkołę, zbudowano z betonowych płyt. Stawiano je niestarannie, na niestabilnym gruncie. Podczas trzęsienia ziemi budynki waliły się jak domki z kart. Stropy odrywały się od reszty konstrukcji i spadały, nie dając ludziom szans na przeżycie. Ale może mimo wszystko, może jednak mu się udało. Czasem przy odrobinie szczęścia, tak czy inaczej muszę go odszukać. Przekonywał sam siebie, rozbijając kilofem kolejną betonową bryłę. Ogromne zniszczenia w całym mieście, zablokowane drogi i zerwane linie telefoniczne sprawiły, że pomoc ciągle nie nadchodziła. Grigor pracował już od ponad 30 godzin. Odwalił kolejny ciężki głaz, odsłaniając niedużą szczelinę. Pochylił się nad nią i zawołał w czarną czeluść. Armen! Znieruchomiał i wytężył słuch w oczekiwaniu. Robił to już wiele razy podczas minionej doby, ale nikt nie usłyszał odpowiedzi.
Tym razem było inaczej. Spod ziemi dobiegało cichutkie pytanie. Tato? A zaraz potem głośniejsze i rozradowane. Tato, tato, jestem tutaj. Wiedziałem, że przyjdziesz. Tato, słyszysz mnie? Wszystkim mówiłem, że mi obiecałeś, że mnie nie zostawisz, choćby świat się zawalił. I jesteś, tato. Synku, zaraz cię wyciągnę. Czy jest tam jeszcze ktoś z tobą? Tak, tu są dzieci z mojej klasy. Niektóre są ranne i płaczą, inne leżą i się nie odzywają. To jest tak ciemno, że nie wiem, co z nimi. Na wieść o tym, że w ruinach szkoły są żywe dzieci, rodzice z łopatami, kilofami i metalowymi prętami rzucili się do odgruzowywania. Ci, którzy nie mieli żadnych narzędzi, gołymi rękami odrzucali betonowe głazy. Chwilę potem wydobyto z rumowiska 14 dzieci. Były wystraszone, głodne i przemarznięte, ale żyły. Dla kilkunastu pozostałych pomoc nadeszła za późno. Jakim cudem część dzieci przeżyła? Okazało się, że kiedy w wyniku wstrząsu budynek runął, dwie ściany w klasie Armena zaklinowały się i powstał z nich trójkąt. Niewielka nisza, w której można było się schronić. Dzieci wczołgały się tam i czekały na pomoc. Podczas tego tragicznego trzęsienia ziemi w Armenii zginęło około 25 tysięcy ludzi. Kilkaset tysięcy zostało rannych, a pół miliona straciło dach nad głową. Wśród ocalonych był mały Armen, chłopczyk, który do końca wierzył, że tata nigdy nie zostawi go samego. Latarka. Borys stracił już rachubę czasu. Nie mógł sobie przypomnieć, jak długo leży w szpitalu. Wszystkie poranki i wieczory były takie same. Zlewały się w jeden niekończący się chmurny dzień. Nie wiedział, kiedy wróci do domu. Nawet nazwę swojej choroby nie potrafił powtórzyć z pamięci, bo była wyjątkowo długa i do niczego niepodobna. Nic mu się w tym szpitalu nie podobało. Ani pomalowana na biało sala, ani szaropura podłoga, ani metalowe łóżko, w którym spał. Ale najgorsze ze wszystkiego było to, że mama i tata nie mogli wejść do sali i go przytulić. Kiedy przyjeżdżali w odwiedziny, musieli stać na korytarzu i patrzeć na Borysa przez szybę w drzwiach. Mama zawsze miała łzy w oczach i wyciągała rękę, jakby chciała go dotknąć. Tata przygryzał wargę i raz po raz pocierał nieogolone policzki. Czasem coś mówił, ale Borys nie słyszał słów. Kiedy machał do rodziców i posyłał im całuski na pożegnanie, w gardle rosła mu wielka kula. Chciał wyskoczyć z łóżka i pobiec do nich, ale to było surowo zabronione. Dzisiaj w tym okropnym momencie rozpłakał się, chowając twarz w poduszkę. Nawet nie zauważył, jak podeszła do niego pielęgniarka. Dlaczego mama i tata nie mogą tu przyjść? Zapytał cichutko. Ja chcę, żeby ze mną byli. Borysku, przecież tyle razy ci tłumaczyłam.
westchnęła. Leżysz na oddziale chorób zakaźnych. Tutaj nie ma odwiedzin. Rodzice przyjeżdżają, żeby choć przez chwilę cię zobaczyć. Jednak nie wolno im posiedzieć przy tobie. Ale ja chcę, żeby tu byli. Upierał się Borys i pociągał nosem. Wiem. Pielęgniarka pogłaskała go po policzku. Potem coś sobie przypomniała i ucieszona zawołała. Poczekaj, mam dla ciebie niespodziankę. I poszła do dyżurki. Wróciła po chwili, niosąc pluszowego, brązowego misia, książkę z obrazkami, czystą piżamkę i butelkę słodkiego soku z malin. Mama zostawiła to dla ciebie, powiedziała, kładąc misia na pościeli. Resztę rzeczy ułożyła na stoliku przy łóżku. A tu masz jeszcze prezent od taty. Wyjęła z kieszeni fartucha nieduże pudełko i podała je Borysowi. Chłopczyk przytulił misia, posadził go na poduszce i zajrzał do kartonowego pudełka. W środku była latarka i dwie zapasowe baterie. Natychmiast sprawdził, czy działała. Pstryknął i pojawiła się smuga światła. Super! Ucieszył się. Od tej chwili Borys nie rozstawał się z latarką. W ciągu dnia wsuwał się pod koc i siedząc tam jak w małym namiocie, oświetlał swoje stopy, wzorki na nogawkach spodni i guziki w piżamowej bluzie. Ukryte w swojej jamce, jeździł małym autkiem po prześcieradle i wyobrażał sobie, że to jest zimowa kraina, a fałdy białej pościeli to zaspę. Auto ciągle wpadało w poślizg i raz za razem dachowało. Ostatecznie jednak zawsze docierało do celu. Okazało się, że nawet książka z obrazkami oglądana w świetle latarki wyglądała tajemniczo i całkiem inaczej niż zwykle. Ale najlepsza zabawa zaczynała się o zmroku. Chłopczyk omiatał promieniem cały pokój. Z latarką w ręce czuł się o wiele pewniej. Wyobrażał sobie, że to miecz świetlny, którym może przygwoździć do ściany każde straszydło. Tej nocy nie tylko obejrzał dokładnie każdy zakamarek szpitalnej sali, ale na koniec zajrzał jeszcze misiowi do dziurek w nosie. Właśnie miał schować latarkę pod poduszkę, kiedy stało się coś dziwnego. Zobaczył wąski strumień światła wpadający przez okno i płocący po ścianie nad łóżkiem. Natychmiast zaświecił w tamtą stronę i wtedy promyk zza okna zamrugał dwa razy. Borys odpowiedział takim samym podwójnym mrugnięciem. Potem zatoczył latarką kółko i z miejsca podobne kółko narysowało na suficie tajemnicze światełko. Na wszelki wypadek puścił jeszcze trzy sygnały i zaraz ktoś za oknem też mignął trzy razy. Borys usiadł w łóżku i zaśmiał się głośno. Pierwszy raz od długiego czasu. W jednej chwili zrozumiał, kto stoi w tę zimową noc na parkingu przed szpitalem. To tata. Pomimo wszystkich zakazów wślizgnął się do pokoju synka przy pomocy smugi światła. Tata znalazł do niego drogę.
Od tej chwili malec nie obawiał się już długich, ciemnych nocy w swojej sali na oddziale zakaźnym. Wręcz przeciwnie. O zmroku czekał niecierpliwie na pierwszy błysk, który rozpoczynał tajemniczą rozmowę. Tata opracował system znaków i kodów czytelnych tylko dla nich. Dzięki temu Borys wiedział, że na przykład dwa mrugnięcia oznaczają, że tata przyjechał na parking i czeka na odzew. Trzy światełka to cześć, cieszę się, że jesteś. Cztery to wiadomość, mam się dobrze. Z czasem tata zaopatrzył się w kolorowe filtry do latarki. Ustalili, że zielony znak światła znaczy tęsknimy za tobą. Żółty, bądź dzielny, niedługo wrócisz do domu. A czerwony promień tańczący w oknie mówił: bardzo cię kocham. Ten kolor chłopczyk lubił najbardziej. Pewnej mroźnej nocy pielęgniarka, która właśnie skończyła dyżur, spotkała na parkingu ojca Borysa. To pan zawsze o zmroku świeci w okno syna, prawda? Spytała. Tak, przyznał tata. To jedyny sposób, żeby choć przez chwilę być przy nim. Widzi pani, dodał po chwili. My mieszkamy w małej wiosce, ponad 100 kilometrów stąd. Żona stara się odwiedzać synka, kiedy tylko może, ale to nie jest proste, bo mamy w domu jeszcze trójkę dzieciaków, a ja pracuję codziennie do wieczora. Po pracy wsiadam w auto i jadę do Boryska. Docieram tu około 21:00. Wtedy nie ma już odwiedzin, pokiwała głową pielęgniarka. Nie może pan wejść na teren szpitala, nawet żeby popatrzeć na synka przez szybę w drzwiach. No właśnie, dlatego wymyśliłam tę latarkę. Dzięki niej Borys wie, że tu jestem i o nim myślę. Mamy swój własny świat, który mieści się w kolorowym promieniu. Mówiąc to, ojciec posłał w stronę okna czerwone światełko. Nie mógł tego słyszeć, ale w sali, na oddziale zakaźnym, rozległ się cichy śmiech. A potem latarka Borysa mrugnęła raz, długo i trzy razy króciutko. To w ich tajemnym języku oznaczało: ja ciebie też, tatusiu.